Siemanko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Mass Effect 3 u mnie na kanale. I rany, jak ja długo w to nie grałem. Ogólnie jak długo nic nie nagrywałem, totalnie w sumie. Tak, ostatnio zwiedziliśmy sobie Citadelę. Chyba zrobiliśmy tam nawet wszystko, mam przynajmniej taką nadzieję, bo totalnie nie pamiętam, na czym skończyłem. Teraz tutaj Trainor powiedział nam, że mamy Omega już czas. No tak. Czyli tutaj jakby startujemy dzięki temu DLC Omega. Tak, i tutaj rozpisaliście mi mniej więcej, kiedy warto by było w sumie rozpocząć dane DLC, tak więc żeby nie spoilować wydarzeń z gry, póki co nie będę mówił, kiedy to zacznę, ale już mam co do tego plan. I tak dalej. Czy ktoś zmienił jakieś tutaj... A no tak, zwerbowaliśmy Adamsa... Znaczy... Jezu. Gabi i Dana. Tak więc... pójdziemy ich odwiedzić. Ponadto chyba coś ostatnio Javik wspominał, że jest gotowy do akcji. Tak więc... Yeoman Fitch to the AI core. Clean up on the AI core. Bring a VAC unit capable of disposing of foam. Okej. Hello, Shepard. No cześć. Commander. Okej, pewnie nie ma nikt nic do powiedzenia. No to zajrzymy tylko na chwilę do... na pokład inżynieryjny. I potem ruszymy w galaktykę. Ponownie pewnie sobie troszeczkę pozwiedzamy. A dopiero później ruszymy chyba do Akademii Garrison, jeśli nie mylę. Tak, Garrison, coś takiego, wiecie, do szkoły dla biotyków po prostu. Ponieważ tam dostaliśmy wezwanie, że coś nie halo się tam dzieje i warto by się było tam rozejrzeć. Tutaj, jeśli nie mylę, Don i Gabi będą mieli nam coś do powiedzenia chyba. Bo tak, oczywiście przywróciliśmy ich do służby, bo bądź co bądź zostali zatrzymani za współpracę z Cerberusem. Swoją drogą to jest taki trochę dick move, bo jakby w sumie... Wiecie, my mieliśmy jakichś tam członków załogi, ale w sumie jakby nigdy nikt nie robił nic w stosunku do Cerberusa. To nie tak, że oni pracowali dla Cerberusa czy coś takiego. I po prostu naszą załogą statku, z którą nie wymieniliśmy kuźwa ani słowa. Więc dick move i tak po prostu wszystkich posadzić do pierdla. Javiku, czy ty mi coś powiesz? Perhaps later, Commander. Okej, fajnie. No dobra, no to śmigamy do rdzenia. No, i oni jak zwykle przy swoich komputerkach, już generalnie tutaj w dresikach od przymierza zamiast białych sweterków Cerberusa. Commander, thank you. It's great to be back. Feels good to be in an Alliance uniform again. Welcome aboard, Chief. Okej, i to tyle, tak? Nothing to report. Ty coś powiesz, koleżko? Need anything, Commander? O, proszę bardzo. How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly is dedicated, knowledgeable, and thinks on his feet. I'm glad to have him on my team. Could use a lesson or two about respecting chain of command, but I've handled the likes of him before. No need for concern. No, nie żebyśmy my nie mieli problemy z łańcuchem, z hierarchią, tak jakby nie. Dobra. How's Engineer Daniels working out? Her, I like. She's sharp and knows propulsion theory better than most physicists I've met. And she's easy to work with, too. Always said you had an eye for talent. Good job, Ray. A, co drugą zawsze zapominam, że Donnelly nazywa się Ken, a nie Don, tak więc... Pewnie dalej będę popełniał ten sam błąd. Dobra. No, tutaj mamy takie małe wprowadzenie. Fajnie, że udaje nam się ich przywrócić. Oczywiście, jeśli... Tak, oczywiście, jeśli oni nie przeżyli Mass Effecta 2, ewentualnie chyba nawet jeśli nie macie save'a z Mass Effecta 2, nie jesteście w stanie ich zwerbować. I o ile się nie mylę, oni nawet chyba nie liczą się do jakichś, nie wiem, zasobów bojowych czy coś takiego. To po prostu smaczek i tyle. Ciekawostka. Nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy ich spotkamy, czy nie. Nie będą mieli własnych questów i chyba nawet nigdy nic tam nie powiedzą więcej. Chyba tylko jak... No dobra, nie będę mówił, bo... Dobra, nieważne, mówiłem o tym wcześniej. Jak Tali wróci do drużyny, to chyba tylko rzucą jakąś linijką tekstu dodatkową. Bo tak, Tali powróci w ten czy inny sposób. No dobra,
Na czym to my skończyliśmy, bo nie mam zielonego pojęcia. A więc... To jest quest główny. 100%. 100%. Tu nas nie było. 100%. 100%. 100%. Okej. Tu jest akademia. Ogólnie nie przeszkadzałoby mi, aby na przykład, nie wiem, te okręgi z galaktykami byłyby nieco innego koloru niż niebieski. Niebieski to strasznie ciężki do zobaczenia kolor na niebieskim tle, tak więc... Dobra, i co my tu mamy? O, tylko jeden okrąg. Aha, dobra, to jest ta galaktyka ze stacją benzynową. Nic tu chyba totalnie nie będzie. Najwidoczniej, nie wiem, stacja paliw... A nie, jednak, proszę. A już chciałem się tutaj naśmiewać. Kto by podejrzewał? I jakie to dziadostwo zgarniemy tym razem? Ulepszone implanty biotyczne. Dobra, będę musiał skiknąć potem do Liary. Ale to już tam kiedy indziej, żebym nie kręcił się bez sensu. Dobra. Dobra, no to zgarniemy jeszcze te artefakty, które się tutaj pojawiły, bo ich chyba wcześniej nie było. Jestem tego prawie że pewien. Ciekawe, czy nie zostawiłem tutaj żniwiarzy, bo jako, że nagrywałem to po raz ostatni bite 2 tygodnie temu, to nie mam zielonego pojęcia. No cóż, przerwa świąteczna, nawet mnie święta dopadają w ten czy inny sposób. Wular. Oczywiście, że na drugim końcu galaktyki. Oczywiście. Wow. Poważnie, nie ma tutaj nic poza tą planetą? Aż dziwne. No dobra, puścimy jeszcze jeden sygnał i potem szybko na planetę. Sorry, żniwiarze. Czy mam tutaj lądować? A, okej, okay, super. Myślałem, że mam tutaj wylądować. Poważnie, gro. Come on. Dick move. Leć, Normandio, leć. O. Ciekawe, czy uda mi się umknąć, nie? Te emocje. Nawet nie wiem, dla kogo podnoszę te artefakty. Nawet tego dosłownie nie wiem. Jezu, jak one się bagują. Kurde, i mnie dorwały. Wiecie, jak widziałem, że jest podpis na planecie, myślałem, że to znaczy to, że mam tutaj wylądować, a nie kliknąć na skaner, ale dobra, nieważne. Oczywiście, że gra wczytała się akurat, kiedy piłem herbatę. I przy okazji oczywiście, że ten... Że już się zapisało, że żniwiarze tutaj są. Uważnie. Tu... No come on, ta planeta nie jest aż taka duża. O, tu jest jebaństwo. Czemu się nie odzyskały? Jestem niepocieszony. Naprawdę. I w ogóle czemu ja by zawsze spał nie mnie od prawej zamiast od lewej, żebym miał kuźwa bliżej, albo żeby właśnie, żebym pewnie nie miał bliżej, co? Głupie rozwiązania. O, teraz jestem tu. Super. A, o, żniwiarze też są tu. Jesteśmy tutaj wspólnie. Ja i moi kumple żniwiarze.
Leć, Normandio. Dobra, udało się. Nie wie... Tutaj jest coś jeszcze, tak? Tutaj jest coś, kurwa, jeszcze. Jest. O, to paliwo. Jej, całe 150, kurwa, jednostek. No, come on! Jezu Chryste! Do jakiej kurwicy mnie to doprowadza dosłownie? Dostaję raka od tych poszukiwań, dosłownie. Szukam czegoś i czuję, że po prostu dostaję raka w tym momencie. Dobra, udało się. Spieprzamy stąd. Mamy paliwo, mamy artefakty. Rollout. Dobra. Okej, okay, do Akademii Garrisona, przynajmniej w okolicy Akademii Garrisona. Obowiązkowy ekran skoku przy pomocy efektu masy. Przekaźnika masy, przepraszam. Chociaż w sumie to też ma sens. Dobra, i teraz tak, czy ja mogę tutaj czegoś szukać, czy to jest jakby tylko sprawa jakby tego... Tylko misji, chyba tylko misji, sądząc po tym, że nic się tutaj nie pojawia. O, co to? Absolutnie nic. Nawet żniwiarzy tutaj nie ma jak... Nawet żniwiarze się nie interesują, to znaczy, że galaktyka jest, nie wiem, pewnie wylizana ze wszystkiego, co było tutaj dobre. Okej, okay. Grisoma, Akademia Grisoma. Oczywiście symbolicznie w kształcie Wielkiego Krzyża, bo jakby kuźwa inaczej. Dobra. Teraz ja tutaj będę chciał zrobić osobnego save'a, ponieważ tutaj znajdziemy mecha, którego będę mógł zwinąć i ja, żeby nie zabijać tym serii, po prostu zrobię sobie to gdzieś tam poza ekranem. I tak, możemy w końcu wziąć Javika. I teraz tak, chcę wziąć tutaj Liarę na pewno, ponieważ Liara ma tutaj dosyć ciekawy dialog, o ile dobrze pamiętam. O ile oczywiście trafi się on nam pod warunkiem, że nie kliknę jakiejś złej opcji. I teraz, kurde mol... Javik, zobaczymy w końcu Javika w akcji? Wypadałoby, nie? Oczywiście tak, jeśli zauważycie, że trochę więcej biorę Javika niż innych członków drużyny, to dlatego, że nigdy nie grałem z Javikiem po prostu i jestem ciekawy jego komentarzy na temat różnych sytuacji i teraz zastanawiam się, czy ja chcę brać snajperkę. O! Czekajcie, wzmaga skupienie podczas celowania, krótki okres powalania, świat oku gracza o 27%. To jest większa celność. Celność czy pojemność? Nie wiem. No dobra, chociaż jeden strzał więcej by się przydał, nie? A póki co pójdziemy w pojemność. Jak coś, to się potem zmieni. No bo ja nakupowałem oczywiście jakiś pierdół na Cytadeli, teraz no trzeba z tym dealować. Tutaj ogólnie Javikowi damy jego karabin. On wydaje się mieć, nie wiem, pojęcie o tej broni. Proszę. To jest broń, której też nie ma się chyba, o ile nie ma się Javika, tak więc... Ciekawostka. Pistolet póki co tylko jeden, też dostanie upgrade'y. Proszę bardzo. Liara. No tutaj chyba cudów nie zdziałam, tylko też oczywiście założymy modyfikację. Co ja tutaj rozwijam? Sprawność? Chyba sprawność, a wieżyczkę, tak. Że mieć miotacz ognia, który jest zajebiście zajebisty po prostu. Tak, to jest określenie, zajebiście zajebisty. Mina zbliżeniowa 2 na 10, niekoniecznie. Liarunia nasza. Odkształcenie? Czy... W sumie, dobra, nie będzie odkształcenia. Nie mam pojęcia, czy zbierałem na coś konkretnego teraz. Zwiększa obrażenia o 30. Ogólnie obrażenia po prostu, tak? Zwiększa siłę obrażeń, promień rażenia z połączonymi detonacjami o 50%.
Damage dealing przede wszystkim. I Javik, zemsta pradawnego. Grube. Grubo. No, my najpierw podbijemy mu statystyki, żeby nam w ogóle tutaj miał jakąkolwiek rację bytu. Jeszcze nie, w sumie, jeszcze nie wiem, czy chcę zrobić z niego bardziej gościa pod moc, czy obrażenia od mocy o 40, albo premia do tarcz. Tutaj już więcej nie będzie, więc w sumie może dobra, nie polecimy w tą stronę. On ma tutaj dosyć ciekawe zdolności, więc raczej też pójdziemy w moc. Zwiększa szybkość ładowania tarcz członka drużyny o 20%, zwiększa siłę ryżenia, obrażenia. Niech, może dobra, niech będzie tak. Co my tu mamy? O, ma granat podnoszący, to jest śmieszna sprawa. To jest jakby podniesienie, tylko że w formie granatu z jakiegoś powodu. Nękaj wroga stałym wywołującym obrażenia polem biotycznym. Efekt przychodzi na drugi cel, jeśli pierwszy zostanie zabity, czas trwania kanału. No dobra, nękaj wroga, ale w sumie co to robi? A, to jest po prostu jakieś, nie wiem, pewnie coś na zasadzie zatrucia. I'm not a fan. Ciśnięcie, czyli pchnięcie po prostu. Lubię tą moc. Wolę, żeby popchnął paru naraz jak coś. Niech będzie tak. Niech będzie ten ciemny kanał. Moc. Granat podnoszący brzmi spoko. Oj. Przeskoczyłem. No dobra, okej. Czy ja rozdałem punkty liarze? Chyba, mam nadzieję, że tak. There's the folks who answered the distress call. Cerberus cruiser. At least a dozen fighters on blockade duty. Awesome. Too many for us in a straight-up fight. They must want this place bad. Receiving incoming transmission. Let's hear it. Dlaczego mamy hełm na statku? This is Kaylee Sanders, director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Coś mi mówi to nazwisko. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocked on a direct approach. I know. They've taken control of our docking base. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. All right. We'll come in by shuttle and get your students out of there. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I? No, Joker, popisz się swoim skillem pilota. To jest nowość w Mass Effect, cieszę się, nowość to dużo powiedziane. Wiecie, jak na kosmiczną serię, to mamy dosyć mało bitew galaktycznych, kosmicznych w tej grze. Więc miło w końcu zobaczyć jakiś tutaj ruch w tego typu kierunku. Okej, dobra, dotarliśmy. Jest tak, Javik definitywnie nie strzela z miotacza cząstek. Tyl, jara strzelaj, z czego chcesz i tak będzie... Okej, okay, bo tak, ulepszyłem sobie pojemność magazynka i widzę, że i tak noszę jeden pocisk. Dobra, czyli to trzeba będzie koniecznie zmienić. On niech używa może tego pchnięcia. Będę nazywać to pchnięciem, nie ciśnięciem. Ciśnięcie brzmi moim zdaniem trochę dziwnie.
I ja tutaj będę chciał zrobić osobnego save'a, bo dobrze wiem, że tutaj pojawia się mech, którego można zhakować, tak jak mówiłem, zhakować, porwać. I ja tego mecha definitywnie porwać będę chciał. Niekoniecznie na... Niekoniecznie na wizji, ale na pewno na własną rękę. Tak, dalej trwamy na poziomie trudności Insanity. Zobaczymy, ile jeszcze na tym pociągniemy. O Jezu Chryste, no mniej więcej tyle. Strasznie dziwnie się Shepard schowałeś, kolego. No. Come on, właśnie miałem namierzonego piksel. Tak. Dwoje biotyków w drużynie. Uwielbiam. Tutaj możemy przejść. Zbadaj to po prostu kliknięcie drzwi, tak? To jest badanie. Sanders, we're clear. It's me. Coś mi mówi to nazwisko. Commander, thank you. Hej, mam Protanina przy sobie. Chcesz go poznać? And with Cerberus coming for my students, I need the best. How many of you are there? Fewer than 20. Most were sent home when word of the Reaper invasion spread. But a few volunteered to stay. Some are prototyping tech for the Alliance. Others are biotics. They've been training for military operations, working together as biotic artillery. You said something about Admiral Anderson. Yes, we met... God, what's it been? 20 years ago, when he was a Spectre candidate. Sądząc po tym, jak wyglądasz, miałeś wtedy z 5 lat, bo wyglądasz może do kupy na 25, 30 max. He stayed behind when I got off world. I hadn't heard. We've been cut off from most news. He's alive? Alive and fighting. He's currently leading the resistance movement. Znaczy ja sobie żartuję, ona teoretycznie w założeniach gry jest w wieku Andersona, który wygląda dużo starzej od niej. Tak więc no cóż. A few months knocking over practice dummies can't prepare your students for war. Agreed, but the Alliance needs every resource it can get. And our students are unique resources. Super, wysyłać dzieciaki na wojnę, to brzmi jak dobry pomysł. Hang on, I've been trying to get communications working. This is Froberg. There are students trapped in Orion Hall. Cerberus has us boxed in. They're closing fast. Damn it. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I can get the door open. I'll bring him back here and we'll make a run for the shuttle. Thank you, Commander. I'll stay put. With luck, I can regain control of some of our systems. Okay, działaj. Co tam? Teren oczyszczony? Czy cokolwiek tam robiliście? O, widzę, że tutaj już nie wrócę, co? A teraz mogę tędy przejść. A teraz ja będę chciał koniecznie lecieć na dwóch save'ach nadpisywanych na zmianę, póki nie spotkam naszego mecha oczywiście. Wow, 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 wow. Come on! Ej, dupki, tu jesteśmy. Kuźwa, ciągnął go za nogę jak zwierzę jakieś. Cerberus, organizacja proludzka, pamiętajcie, pamiętajcie. Super. Okej. Jedno z dwoje drzwi. Aha, nieistotnie, które. Hajsy. Hehe. That was funny. Poważnie uniknął Javik. Ej, czekajcie, czy Javik nie miał mieć zielonej biotyki? To dziwne. Yo, mistrzu, opuść swą barierę. To ten, zanim podejdę do tego tutaj młodego, po prostu następcy Gandalfa, zapiszemy sobie.
Yo. There may be more nearby. Play dead until it's safe, then get to Kaylee Sanders in security. Ewentualnie przejść teraz przez drzwi, póki my tutaj jeszcze jesteśmy i po prostu się ukryj. Nie jestem pewien, czy klęczenie cię uratuje przed czymkolwiek. Okej. Nieosłonięty przeciwnik zbliża się z drugiej osłonięty, z obaj trzymają ciężkie pistolety, w skuteczności podania wroga. Fala uderzenia ma prawidłowa odpowiedź, osobliwa się na sumie odkształcenie. Komentarz strzała. Fala uderzenia to za słaba przeciwko odsłoniętemu przeciwnikowi. Twoja bariera oparłaby się strzałowi ciężkie pistolety dość długo. Twoja osobliwość trafiłaby. Uwielbiam to, że generalnie nauka w tego typu akademii prawdopodobnie wygląda jak, nie wiem, uczenie się, nie wiem, kuźwa taktyki w jakimś papierowym RPG-u. Najpierw postaw barierę i to da ci czas na wykastowanie umiejętności kuli ognia. W tym czasie twój towarzysz może podwoić twoją manę i tak dalej. Dziennik osobisty postępu uczniów. Dzieciaki są coraz lepsze, ale ja się martwię. Nie sądzę, żebyśmy mieli na to wszystko dość czasu, a bez znacznie dłuższego szkolenia zwyczajnie nie ma szans, żeby przetrwały, zwłaszcza bez żadnego doświadczenia polowego. Robię co w mojej mocy, żeby je przygotować. Nie sądziłam, że tak się zaangażuję, ale nie pozwolę nikomu skrzywdzić. To moje dzieciaki. Moje. Ciekawe, kto mógł tak napisać, prawda? Uwielbiam tą propagandę cały czas grającą w tle. Oczywiście, nie wiem, Cerberus nie traci ani minuty, nie? Po prostu ten... Oczywiście uczniowie tej akademii mają uwierzyć w ich dobre zamiary, kiedy będą potykać się o ciała swoich przyjaciół z klasy, nie? Swoich kolegów po prostu ze szkoły. Wow, wow, zganowali właśnie kogoś tam ładnie. Brawo, naprawdę chciałem... Come on. Kurde, liczyłem na to, że jednak uda mi się może, nie wiem... Zadać chociaż jeden cios z zaskoczenia czy coś. Szepi, przeładowuj. Gdzie mój miotacz ognia, się pytam. Sayonara. Dobrze, żrej mój miotacz. O, tutaj Javik uruchomił swój zielony teges, widzę. Zielony teges Javika. Nie powinienem tego mówić. Czekajcie, a to robi co w sumie? A, dobra, niszczy. No, mogłem te murki zniszczyć wcześniej. No tak. Mogłem o tym pomyśleć wcześniej, no nic, nieważne. Co my tu mamy? Tu przejścia brak. Patroszyciel, to jest shotgun, jeśli się nie mylę. Wezmę, ale nie zmieniam. Podoba mi się to, że teraz znajdujemy broń tak często, to jest całkiem spoko. Czuć tutaj troszeczkę więcej RPG-a niż było to w Mass Effect 2. To jest ogólnie śmieszna sprawa, bo jakby mechaniką Mass Effectowi trójce jest bliżej do strzelanki, ale w sumie jest tutaj więcej takich bardzo pseudo-RPG-owych rozwiązań. Mówię pseudo-RPG-owych, bo wiadomo, że Mass Effect w tym momencie już nawet koło RPG-a nie stał, tak więc o, kolejna broń, proszę bardzo. Ale mamy znajdowanie ulepszeń, mamy jakieś tutaj znajdźki, mamy nie... Już, spoko. Sean, can you hear me? How do you know my name? I saved your brother. He's with Kaylee Sanders at security. Can you get to her? Yeah. I just need to rest for a minute. Thank you. Okay. Spoczy. Tak, bo co ja tam mówiłem? A, no tak, mamy jeszcze to właśnie to rozwijanie umiejętności dwojakie, gdzie wiecie, w dwójce mieliśmy tylko i wyłącznie wybór ostatniego skilla, tutaj już aby przy czwartym rozwoju już rozchodzą się na obie strony. Tak więc fajnie, polepszyli to, podoba mi się, approved. Pełen zapas, okej, okay. Śmigam.
Czy ja się cofam? Czy ja się zgubiłem? Chyba nie. No i proszę, mamy zaskoczenie. To nasza stara znajoma, Jack. Została nauczycielką. Shepherd. O, jest i nasz mech. Którego pewnie teraz w cutscence oczywiście zniszczy Jack, jakby inaczej. Nawet nie mam tego karabinu przy sobie. Okej, czyli to jest nasz ten. Czyli to jest nasz mech do przejęcia. Spoko, spoko, robię co mogę. Co to jest? Co to za truchło koło mnie? Wow! Co mi obaliło? Wow. Kto do mnie do cholery jasnej strzela? Czuję cały czas ogień na mojej mordzie. To mi się nie podoba. Awesome job, Javik, awesome job. Come on. Bye bye. Wow, jest nas więcej, co? Już nie. O, patrzcie, Sol, Jara leży, a to ci kurwa nowość, nie? O, teraz Javik też leży. W sumie jest tutaj jeden na jeden, to jest dobra okazja, żeby może przejąć tego mecha na przykład. Może się uda, zobaczymy. O, super, następny w drodze. No to chuja się uda. A już liczyłem na łatwe przejęcie. A co kuźwa robię? Daj mi spokój, kobieto. Czepiasz się mi od Mass Effecta 2. Au. I zaraz umrę. I widzisz, Jack, co zrobiłaś? Widzisz? Szło doskonale i zaczęłaś mówić i wszystko się spieprzyło. Twoja wina. I tylko twoja. Tak, i teraz nie chcę jeszcze za dużo mówić, bo oczywiście tyle, co sobie pogadamy z Jack, tak jakby co, ale... to jest fajne, to jest ten rozwój, który bardzo lubię w postaciach właśnie ze serii Mass Effect. Czyli te postacie, one nie stoją w miejscu, rozwijają się, nie chodzi tutaj o system rozwoju postaci, tylko rozwijają się pod względem charakteru oczywiście. Wiecie, chociażby kolejny przykład jest przykład właśnie Jack, przykład Garusa, którzy coś robią z własnym życiem. Nie czekają tylko, aż Shepard łaskawie zgarnie ich, nie wiem, na kolejne przygody. Nie, ruszyli się dalej z własnymi życiami. Jack najwidoczniej została nauczycielką. Ostatnia rola, w którą bym jej widział, bym ją widział, ale whatever. Tarczo. Wow, Shepard nie przeładował po daniu strzału. To brzmi jak błąd. Ja może wycofam się gdzieś na te tereny na przykład. Wygląda bezpiecznie, względnie. O Jezu. Shepard, czemu nie przeładowujesz broni automatycznie? Denerwuje mnie to. Robię co mogę. Przestań truć mi dupę. Bardziej zależy mi na trofeum niż na tobie aktualnie, Jack.
Pamiętam, jaka była niemiła pod koniec dwójki. Naprawdę. Shepard, what the fuck you doing? Czemu wstajesz, chłopie? Co się dzieje z tą kamerą? Biegnij, Shepard! Szybko jak leopard. Leczenie. No kurwa, Javik! Piździelcu! Mogłem go przejąć! Dobra, whatever. O ile nie zginę, no to ten, no to spoko. Jestem w stanie to zrobić na własną rękę. Jak ktoś to obniża poziom trudności, to będzie dobrze. Tak, mój miotaczu ognia. Spalaj wrogów, spalaj. Bardzo ładnie. Czy to wszyscy? Putting out an SOS. I had no idea the king of the Boy Scouts would show up. All right, amp check. Prangley, those fields were weak. Cerberus isn't gonna lie down out of pity like that girl you took to prom. Oh my. Grab juice and an energy bar. We move in five. Ogólnie ci tylko mimo nie przeszkadza fakt, że ci wszyscy uczniowie wyglądają na ludzi koło 30, 40. O, dzięki. Damn it. How many times did I tell you not to trust? Dobra, moja wina. You're not telling me anything I haven't told myself, Jack. Oh, you feel bad? Well, shit. I bet that's a big comfort to all the people Cerberus has killed. I'd forgotten how angry she was. Whereas I barely remember you at all, Blue. Your real first name is Jennifer. I can find your last name if you ask politely. Okay. Right now, all I care about is... Dlatego dialogu zabrałem Liarę. Your guys? Dla tej linijki zabrałem Liarę tutaj. Okej. Znalazłaś cel w życiu. Cieszy mnie to jak cholera. Approved. Podoba mi się, że wreszcie masz włosy. Jakiekolwiek. Drink your juice, Rodriguez. You couldn't destroy wet tissue paper. Cortez to extraction team. The Cerberus cruiser is coming back. How long have we got? 2 minutes tops, Commander. After that, there's no way we'll get past them. Get out of here and back to the Normandy. We'll find another way off the station. Roger that. Good luck, sir. Shepard to Sanders. The students are safe, but the shuttle's a no-go. Understood. I might know another way off the station, but I need station-wide camera access. Can you disable the Cerberus security override? It's routed through Orion Hall, so it should be nearby. Sądrą, powiedzcie mi w sumie, jak to działa, że nie wiem. Tacy. Dobra, zaraz się wygadam. Okej. Spoko. Jak to jest, że Ken i Gabi generalnie wylądowali w pierdlu za samo, nie wiem, służenie w kolorach Cerberusa, a za ataka Jack, która działała na statku Cerberusa, jest uciekinierką z więzienia i jest jakby najbardziej niebezpieczną biotyczką w świecie Mass Effecta, dostała robotę nauczycielki. Jak to ma w sumie działać? No, około 30 wszyscy. The biggest concern was getting laid. You don't think they're ready for war? I don't think they have a choice. So, all this talk about biotic artillery strikes. It's great in theory. Maybe they'll get it together once they've seen some action. But? They'd be better off as support. Put them in the back ranks, helping with barriers and shit. I don't know. Have you told them that? No. They need me to believe in them. I did pick up a few things listening to your damn speeches. I generalnie to jest powód, czemu troszeczkę w Mass Effect 2 przekomarzałem się sam ze sobą, czy nie być by z Jack koniec końców, czy pozostać wiernym Liarze, ponieważ w Mass Effect 3, jeśli no cóż, macie import romansu z drugiej części, to Shepard i Jack mają prawdopodobnie między sobą najlepszą chemię ze wszystkich chyba wątków romantycznych w ogóle.
tak na moje w Mass Effect 3 romans z Jack jest ciekawszy niż nawet z Tali. Tali była fajniejsza w drugiej części. Tutaj... Tutaj dalej będzie ok, nie będzie źle. To nie, na pewno nie będzie źle, ale... Z Jack definitywnie Shepard ma najwięcej chemii. I have to say, Jack, you look good. Yeah, well, maybe some of your attitude rubbed off on me. I never had a family. And these guys, anyone screws with my students, I will tear them apart. What's so valuable about these students? Biotically, I mean. Well, what's scarier than a pissed off biotic attacker? A whole bunch of them working together. It's like a biotic artillery strike. Any asshole gets in our way, we rip him to shreds. Doesn't that exhaust them? Yeah, sure. But we've been working on conditioning, improving endurance. Whenever they complain, I tell them about the collector base. Throwing husks around, making shockwaves all over the place. Dobre czasy. I kept thinking, damn, let the Solarian handle this. He can talk him to death. Tam była jeszcze jedna opcja, ale dobra, to już nieistotne. Stay close. We'll get you out of here. Good. Nie, żeby Jack sama nie mogła się stąd wyciągnąć. Nie pamiętacie ten moment, kiedy rozerwała całe kosmiczne więzienie tylko po to, żeby wyjść? Mieliśmy takie przygody. A teraz nagle, nie wiem, szkoła pełna dupków od Cerberusa, których teoretycznie Jack powinna zabijać jak najchętniej. Jest dla niej problemem. Cel kluczowy ze względu na duże ilości biotyczne w połączeniu z dobrymi wynikami testu zdolności przywódczych. Uznałem za doskonały materiał do indoktrynacji i ulepszeń wojskowych wysokiego poziomu celem przyszłego długoterminowego przejścia infiltracyjnego. A, muszę to wyłączyć, dobra. Aczkolwiek tutaj to ruszymy dalej już w kolejnym odcinku. Ja, czekajcie. Tutaj mamy laptop. Jeszcze rozejrzyjmy się tutaj. Może w sumie jeszcze uczniowie nam coś powiedzą. Okej, macie jakieś hajsy dla mnie? Coś, co mógłbym podpieprzyć? Wiecie, żywot kosmicznego komandora nie jest łatwy. Chorąży Rodriguez. Chorąży mi się jakoś tak dziwnie, śmiesznie kojarzy. Nie mam pojęcia dlaczego. O, nie tylko pracowaliśmy, no niestety tylko pracowaliśmy. Okej, w sensie nie powiedzie mi nic istotnego, w sensie mogę z wami pogadać z jakiegoś bardzo niewyjaśnionego powodu, co? Dobra, i tutaj sobie zakończymy. Jesteśmy chyba gotowi do dalszej trasy. Tak więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach Mass Effect 3 u mnie na kanale. See ya!